Pan Wiktor Kamiński, wiceprezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Panie prezesie, chcemy rozmawiać także o skokach. W pewnym wymiarze działalności przestępczej, trzeba dzisiaj powiedzieć, Amber Gold, również poprzez nieudaczne albo celowe wypowiedzi prominentnych działaczy obozu rządzącego została wyrządzona krzywda kasom spółdzielczym, kasom kredytowym. To prawda. Proszę Państwa, w Polsce funkcjonują dwa rodzaje instytucji, które z mocy prawa mogą przyjmować depozyty, udzielać z nich pożyczek i kredytów. To są banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe właśnie. Obok tego legalnego, bezpiecznego, posiadającego różnego rodzaju gwarancje i zabezpieczenia systemu, istnieje system równoległy instytucji, które działają albo na poziomie prawa, albo wręcz nielegalnie, wykorzystując różnego rodzaju sztuczki prawne, żeby nabrać obywateli. Tutaj jakiekolwiek porównywanie takich instytucji jak spółdzielcze kasy z tak zwanymi instytucjami parabankowymi, to też jest pojęcie wprowadzone tylko po to, żeby ludzi zmylić, oczywiście jest nieuczciwe i całkowicie nieuprawnione. Państwo polskie doskonale wie o tym, że ten rynek istnieje. Wie o tym od wielu lat, chociażby od czasu bezpiecznej kasy oszczędności Lecha Globalnego i nic z tym praktycznie przez te lata nie zrobiło. Proszę zobaczyć, że rzeczywiście Komisja Nadzoru Finansowego umieściła Amber Gold i Fin Royal oraz jeszcze cały szereg innych tego typu. Swoje obawy co do działalności tego przedsiębiorstwa i okazała się również bezsilna. Okazało się, że te z panem radnym, że ludzie ufają mediom, ufają reklamie, ufają niestety osobom publicznym, które w jakiś sposób na wizerunek wpływają. No i konkretne organa wydają zgodę także na funkcjonowanie takiej czy nie innej firmy. Oczywiście, że tak, otóż tutaj trzeba sobie powiedzieć, że tak jak powiedziałem, są tylko dwie instytucje w Polsce, które legalnie na mocy prawa mogą przyjmować depozyty od ludzi, mogą przyjmować lokaty, to są banki spółdzielcze, w tym również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Cała reszta tego rynku parabankowego równoległego działa na pograniczu prawa, działa w oparciu o kodeks cywilny, o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która niestety nie reguluje tego rynku we właściwy sposób. To, co powinno zrobić państwo, to powinno zastanowić się na tym, że sposób wprowadzania w błąd, poszukiwania ofiarami, czy może jednak powinno stworzyć jakiś system pomocy, możliwość funkcjonowania. Właśnie we właściwy sposób zarejestrowana, ale spełnia jakieś skąd są pieniądze, dokąd one idą, w jaki sposób są inwestowane. I nie wolno ludzi wprowadzać w błąd, mówiąc o tym, że tego typu przedsiębiorstwa mają gwarancję, gwarantują są gwarantowane w bankach do wysokości równowartości 100 tysięcy euro przez bankowy fundusz gwarancyjny. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych również do wysokości 100 tysięcy euro przez odpowiednie ubezpieczenie depozytów. Inwestorzy giełdowi do bodajże 20 chyba przez
ode mnie gwarancji. I właściwie na tym się odpowiedzialność państwa cała tej działalności jest ustawiona sama sobie i ludzie właściwie nie mają coś powiedzieć do wykształcenia, co się wychodzi na sobie, bo są skazani na odpowiedzialne wypowiedzi polityków, urzędników, którzy wprowadzają ludzi w błąd, mówiąc o tym, że jakaś instytucja to jest to samo, co właśnie parabanki czy instytucje w Unii Europejskiej. I co jest z drugiej strony także, panie prezesie, bo jeżeli coś złego się dzieje, a wiele zła się podziało, jeżeli chodzi o Amber Gold, to rząd zamiast badać możliwości podejmowania różnego rodzaju działań, mówi, że w tym momencie czas najwyższy, aby się działalności skoków przypatrzeć także, aby może ten scenariusz się nie powtórzył. No, proszę Państwa, to jest kolejne nadużycie i oczywiście kolejne oszustwo, próba odwrócenia uwagi obywateli od zupełnie innych problemów. Zadajmy sobie pytanie, co się dzieje z miliardami dolarów, miliardami euro, które wychodzą z systemu bankowego na przykład, na różne sposoby. W tym rządzie państwo się niestety nie interesuje. Po to, żeby zajmować się jednym drobnym przestępcą, przepraszam, nie chcę urazić tych państwa, którzy stracili pieniądze w Amber Gold, ale z punktu widzenia rzeczywiście finansów całego państwa to jest ułamka procenta, natomiast nie zajmuje się kwestiami strategicznymi. No, rzeczywiście skandaliczna ustawa, źle napisane prawo wejdzie w życie, już jest poprawiane przez Sejm, przez posłów Platformy Obywatelskiej, którzy jeszcze próbują zaostrzyć przepisy. Właściwie po co? To po to, żeby właśnie zlikwidować konkurencję, jedyną polską instytucję finansową, która powstała w 1989 roku dzięki wysiłkowi tysięcy ludzi, która obsługuje 2,5 miliona gospodarstw domowych, w której nikt nie stracił ani złotówki przez te 20 lat. Nie upadło. Zadajmy sobie pytanie, gdzie jest to ryzyko, tak, dla finansów państwa? Dlaczego Platforma Obywatelska jest tak bardzo zainteresowana tym, żeby ograniczyć działalność no, legalnej części sektora finansowego? Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, jak widzieliśmy, różnego rodzaju działania podejmowane przez tych, którzy dzisiaj stanowią władzę, przez obóz i PSL-u, są działaniami przeciwnymi, bo otóż zajmują się organizacjami różnego rodzaju finansowej, gdzie ich działalność jest całkowicie bezpieczna, natomiast pomimo tego, że chociażby wprowadzonych w działalności Amber Gold pozostawali milczącymi po stronie prawdy. Obywatele nie są to nie są to sami.
ile najlepszym rozwiązaniem było powołanie komisji sejmowej. Powołanie takiej komisji, tak jak wiemy, większość partii, które są w Sejmie, jest skłonna taką komisję powołać. Jedynym taki hamulcowy to jest Platforma Obywatelska. Panie premierze, niech pan się nie boi, naprawdę, jeżeli pan ma wszystko w porządku, taka komisja niczego nie pokaże, co by było niezgodne z prawem, a pokaże to, że pana partia zrobiła wszystko, co mogła zrobić, aby uchronić wszystkich obywateli Polski przed tym, co się ich dotknęło, że stracili dziesiątki milionów, całe swoje majątki. Dzisiaj nie mają często na chleb, na czynsze, na podstawowe swoje sprawunki. Jeżeli tam taki pan komisji nie chce, to by tylko znaczyło o tym, że pana ugrupowanie niestety ma coś, jak to się mówi, za pazuchą i nie chcecie pokazać prawdy. Dzisiaj przeczytałem, że nawet jeden ze współpracowników, wysokich współpracowników z kancelarii pana premiera również pracował Amber Gold. Być może, że to jest jedna z tych przyczyn, dlaczego, jak słyszymy, nie ma ochoty Platforma Obywatelska powołać takiej komisji. Jeżeli tak też, to dzisiaj nawet jadąc tutaj na to spotkanie, słyszałem jeden z polityków Platformy mówi, no będą się lansowali. Będą się lansowali, to znaczy, że mają kiepską politykę Platformy Obywatelskiej. Nie wybiorą takich, których mają dobrych, którzy się nie będą musieli lansować. Ja chciałbym tutaj też powiedzieć, przeprosić wszystkich za to, że telewizja TVN po raz kolejny musiała przyjechać do Gdańska z programem interwencyjnym. Tu jest tyle pięknych miejsc, a niestety znowu Gdańsk się kiepsko kojarzy. Naprawdę bardzo mi przykro przez polityków Platformy, że my musimy tutaj, mieszkańcy Gdańska, musimy się za was wstydzić, że nie podejmujecie istotnych, ważnych decyzji, że nie powodujecie tego, żeby państwo to było bezpieczne, bo również bezpieczeństwo finansowe mieszkańców Polski to jest bezpieczeństwo państwa. Chciałbym na przyszłość, żeby nie było też takiej sytuacji, jak już wielokrotnie się zdarzało, że główne postaci jakichś różnych afer, będąc w aresztach, no niestety popełniały samobójstwo. Mam nadzieję, że tutaj też się takiej sytuacji nie przydarzą i będzie można mimo wszystko dosłownie Pan Grzegorz Strzelczyk, radny Rady Miasta Gdańsk. Powracamy do rozmowy. Promocja Amber Gold odbywała się i była podejmowana przez włodarzy tego miasta. Przypominamy sobie konferencje prasowe, chociażby z udziałem prezydenta miasta w dniu otwarcia linii lotniczych OLT Express i także wiele, wiele działalności, chociażby wspomnieć chyba już dzisiaj ten nieszczęsny film o Lechu Wałęsie, sponsorowany przecież dzisiaj chyba z kieszeni ludzi, którzy zaufali, a zostali oszukani. Tak, i to jest największy skandal, to co mówiliśmy już wcześniej. Tego typu eventy, bo tak się to nazywa dzisiaj w świecie medialnym, właśnie typu otwarcie lotniska, czy otwarcie linii OLT w Gdańsku, czy promocja filmu, która miała miejsce w Dworze Artusa, w najbardziej godnym miejscu na gdańskiej Starówce, na tle loga miasta Gdańska i loga firmy Amber Gold, prezydent Paweł Adamowicz wygłaszał plany na rzecz tej firmy, przyrównywał ją do Lecha Wałęsy. Ciekawe, jak dzisiaj by zinterpretował swoje słowa przy tych rzeczach, o których już dzisiaj wiemy, że Amber Gold to jedna bańka finansowa, jedna piramida finansowa, która oszukała ludzi. Jak to w zestawieniu z Lechem Wałęsą dzisiaj by wyglądało? Być może Paweł Adamowicz miał coś innego na myśli i tutaj zestawił celowo firmę Amber Gold z prezydentem Wałęsą, mówiąc, że firma Amber Gold i OLT Express to są tak innowacyjne firmy, jak kiedyś była Lech Wałęsa, i że Amber Gold dzisiaj to jest Lech Wałęsa nowych czasów, naszych nowych czasów. Także to jest wypowiedź skandaliczna. To, co tu już też koledzy podkreślali, właśnie uwiarygadniał tego typu firmę. Niestety logiem Gdańska firmując to, jak powiedziałem, w najbardziej godnym miejscu na Starówce.
Ale musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gdańskiem, Trójmiastem, całym Pomorzem rządzi właściwie ten sam, takie niepopularne słowo, ale jednak w Gdańsku znajdujące swoje odzwierciedlenie, tak zwany układ towarzyski. Czyli zwróćmy uwagę, ci politycy, którzy dzisiaj rządzą Gdańskiem, Sopotem, Urzędzie Marszałkowskim, czyli Pomorzem, to są wszyscy sami politycy, którzy byli w 1989 roku. Zmieniali w międzyczasie partie, zmieniali poglądy polityczne, ale zawsze jedynym ich celem, i robią niestety to skutecznie, jest trwanie przy władzy. Także ten układ towarzyski się nie zmienił. Polityka tutaj i szyldy partyjne są tylko zasłoną dymną dla realizacji swoich prywatnych, partykularnych interesów. Jak dzisiaj widzimy, nie zawsze uczciwych, nie zawsze przejrzystych, nie zawsze jasnych, ale zawsze każdemu obywatelowi. Dzisiaj odważniejsi ekonomiści mówią, że to jest dopiero szczyt wierzchołek góry lodowej, że takich różnego rodzaju działalności w Polsce jest bardzo wiele i tych układów towarzyskich, układów pseudobiznesowych jest także bardzo wiele. Hasłem Prawa i Sprawiedliwości i dużą częścią programu wyborczego, z którym Prawo i Sprawiedliwość powstawało, ale i szło do kolejnych wyborów, było to, że państwo musi być silne w swoich instytucjach, w swoich podstawach, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Promujemy zbytni centralizm kosztem właśnie samorządu, bo samorząd to jest takie remedium na wszystkie zło i to jest taki właśnie jedyny system i ustrój samorządowy, który w Polsce po 1989 roku się sprawdził. Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Gdańsku widzimy, że to jest system patologiczny. Przez te 20 lat wykształciły się lokalne oligarchie, które w zupełnie oderwaniu od społeczeństwa, od mieszkańców tych ośrodków, realizują swoje cele biznesowe, swoje cele finansowe, w zupełnym oderwaniu od interesu społecznego mieszkańców i od celów, jakim został samorząd powołany i celów, które samorząd powinien realizować na rzecz dobra swoich mieszkańców. Gdańsk tego doświadczył w bardzo wyraźny sposób. Drodzy Państwo, obywatele poszkodowani, dzisiaj coraz częściej mówi się o tej piramidzie finansowej, tym układzie towarzysko-biznesowym, który po prostu do takiego stanu rzeczy doprowadził. Panie Marianie, co należałoby zrobić w tej sytuacji, aby pomóc tym osobom, wielu osobom, które są poszkodowane? Przede wszystkim liczę tutaj na pana posła Andrzeja Woskiego, jeżeli będzie mógł w najbliższych dniach, nie wiem, jutro, pojutrze, jednak złożyć ten wniosek albo go przeprowadzić w odpowiedni sposób dotyczący pozbawienia mienia w całości natychmiast w sytuacji, kiedy postawiono zarzut. To jest po pierwsze. Wiem, że to się dzieje. Wiem, że to Prawo i Sprawiedliwość zamierza przeprowadzić, ale tutaj potrzeba dosyć dużej dynamiki. I jeżeli to by się udało, to jak gdyby czyści przed polem. Bo z drugiej strony pozew zbiorowych mieszkańców przeciwko państwu, bo jeżeli się okaże, a już za chwilę okaże, że przecież jeżeli sprawdza się nieudolnych prokuratorów albo jakichś dziwnie opieszałych sędziów w sprawie Amber Gold, no to państwo przejmuje na siebie obowiązek konsekwencji wynikających z pieniędzy, które tam powstały. Jeżeli to byłoby skuteczne i to byłoby możliwe, to przynajmniej ta grupa, tych kilka tysięcy osób, można byłoby przynajmniej zrekompensować ich, no te uczciwe działania. W każdym innym przypadku jednak ja, wydaje mi się, że padnie ten rząd już niebawem. Wydaje mi się, że będą przyspieszone wybory i prawdopodobnie inni ludzie, cały czas mam nadzieję, że praworządni, uczciwi, dynamiczni i niestety nie taki jak obecny pan prokurator generalny, który się chyba no nie jest mężczyzną, no bo pod jego bokiem widzi to, co się dzieje, a on tylko wysyła monit do Gdańska, żeby mu przedstawić informacje albo raport o stanie, co się tam dzieje. Tak to się po prostu nie uda pracować. Nawet minister Gowin, który wie co w trawie piszczy, tutaj przyjechał do Gdańska. Natomiast pan prokurator tylko i wyłącznie monitami się tutaj posłuży. Także jest parę
możliwości, które warunkują to, żeby przejść w jakiś sposób, być może mało drażliwy, być może mało wykrwawiony do następnego etapu życia dla Polaków, dla Gdańszczan, którzy, tak jak cały czas naciskiem powtarzam, na pewno w dobrej wierze i uczciwie chcieli z danej strony tak zwanego biznesu. Nie udało się, bo ktoś na szyb wystawił człowieka, widząc, że jest bez skrupułów, że jest bezpośredni, że jest komunikatywny i potrafi zrobić wszystko, co nie umieliby zrobić ludzie w białych kołnierzykach. Mają takiego człowieka, który w ich imieniu zaczyna robić interesy kosztem mieszkańców, kosztem społeczeństwa, kosztem Polaków. Dziękuję bardzo pan Marian Szajna. Po stronie prawdy, proszę państwa, za chwilę dalszy ciąg programu. Reportaż interwencyjny po stronie prawdy, dzisiaj z Gdańska, pan poseł Andrzej Jaworski. Panie pośle, nie mówimy o rzeczywistości, która ma jakieś drugie ukryte dno, bo tych ukrytych rzeczywistości, wątków, tych całych że także wśród nas dzisiaj są tutaj obywatele, którzy zostali uczynieni. Nie chcieli wypowiadać się przed kamerą. Przyszli na nasz program. Są wśród nas, więc my emeryci, renciści, cały dorobek swojego życia złożyli właśnie w ręce Amber Goldu. Dzisiaj zostali pozbawieni tego wszystkiego, co było owocem pracy ich życia. Swojej krzywdzie, boją się mówić o tym, że zostali oszukani, że zostali obrabowani, tylko dlatego, że jeszcze mają nadzieję, że po cichu jakoś być może te swoje pieniądze zyskają. Niestety sytuacja zupełnie inna. Tutaj były mowy o tym, że Amber Gold naciągnął naszych obywateli na 80 milionów złotych. Ja przypomnę, że media podały potwierdzone informacje, że przez Amber Gold, przez ich konta przeszło łącznie przepływów na około 2 miliardy złotych. Czyli tak naprawdę na razie wiemy o tym takim wierzchołku tej góry lodowej, a być może dopiero za kilka tygodni dowiemy się, kto jeszcze poniósł straty i na co te pieniądze poszły. Z tego naprawdę były prawdy, które pobrano też od jakiejś instytucji. Ta cała wiedza jest przed nami. Pewne jest natomiast to, że nie doszło do tego, by nie było smutne. Najwyższym czynnikiem w naszej ojczyźnie, a wszystko jest niestety bardzo mocno związane z Układem Gdańskim. Ten Układ Gdański to jest układ polityczno-towarzyski. Nie byłoby przychylności w mediach, gdyby na przykład nie Gazeta Wyborcza, która za ten czas bardzo mocno swoimi tekstami broniła tego, co się w Gdańsku dzieje, pokazywała, naświetlała chociażby syna Donalda Tuska jako świetnego pracownika, bardzo mocno go promowała, promuje także jego córkę. To są elementy, które pokazują, że tak naprawdę ten, kto obecnie rządzi, może sobie pewne rzeczy ustawić. Prezydent miasta Gdańska, Platforma Obywatelska, pozwala na to, żeby akurat wybierać sobie film Lecha w Olechu Wałęsie i postawić na szale cały autorytet miasta, organizując konferencję w ratuszu głównego miasta przy logo Amber Gold. To są rzeczy, które pokazują, że to powiązanie jest bardzo mocne i to powiązanie jest po to, aby tym ludziom żyło się lepiej, a inni, żeby po prostu milczeli. I to się na razie niestety spełnia, że ci poszkodowani milczą. Jeżeli my się nie obudzimy, jeżeli nie pokażemy, że państwo może działać wtedy, kiedy obywatele głośno będą żądać tej sprawiedliwości i przestrzegania prawa, to ten układ będzie trwał tak długo. Mam nadzieję, że obudzimy się, że nie doprowadzimy do tego, aby cały czas nasze społeczeństwo było na prawach przez cwaniaków, którzy cieszą się obecnością działania na forum parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej różnego rodzaju podejmowane inicjatywy przez ugrupowanie opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość, Solidarną Polskę, także ugrupowanie
skali, jakim jest SLD, czy te inicjatywy, te działania, chociażby Komisja Śledcza, wysłuchanie premiera Rzeczypospolitej Polskiej, mogą coś jeszcze wnieść do tej sprawie? A pytam się w imieniu tych, którzy swoje pieniądze potracili. Oczywiście, że tylko i wyłącznie Komisja Śledcza w tej chwili powołana przez parlament jest w stanie wyjaśnić to, co się tak naprawdę stało. Bo służby specjalne pokazały, że nie są w stanie tego zrobić. Sądy się skompromitowały, prokuratura się skompromitowała, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego się skompromitowała, więc kto ma wyjaśniać problem naszych obywateli, jeżeli instytucje za to odpowiedzialne dzisiaj nie powinny tak naprawdę w tej sprawie zabierać głosu? Czy Donald Tusk zgodzi się na to? Nie zgodzi się, dlatego że tak naprawdę został mu postawiony szachmat. Z jednej strony publicznie na konferencji powiedział o tym, że służby specjalne go nie informowały o pewnego rodzaju zdarzeniach, a wiedzę miał tylko i wyłącznie z ogólnie dostępnych gazet. To by oznaczyło, że tak naprawdę powinien natychmiast podać się do dymisji, ponieważ jako zwierzchnik sił specjalnych nie był w stanie przygotować ich do normalnego działania. Za chwilę minister gospodarki na swojej stronie internetowej zamieszcza całą wiedzę, jaką resort ponad posiadał. Punkt po punkcie, data po dacie jesteśmy w stanie zapoznać się ze świadomością tego resortu odnośnie funkcjonujących obecnych, realnych niedociągnięć, chociażby ze strony Amber Gold. Oczywiście, ale z drugiej strony też mamy sytuację taką, że Donald Tusk bardzo mocno chroni ministra finansów pana Rostowskiego, który tak naprawdę otrzymywał raporty z KNF-u i który też powinien reagować, bo to, co jest związane z tą instytucją, która tutaj w Gdańsku przed nami stoi, musiała być pełna wiedza także w Ministerstwie Finansów. Ministerstwo Finansów nic nie robiło, Donald Tusk ten układ ochrania. Czyli to jest jednak też powiązanie w jakiś sposób ze światem finansów europejskich. I nie zapomnijmy jeszcze o jednej rzeczy, że tak naprawdę od samego początku gdzieś w tym całym układzie jest patron tego wszystkiego. Tym patronem jest Lech Wałęsa. To nie jest przypadek, że Lech Wałęsa jest w Gdańsku. To nie jest przypadek, że promował Platformę Obywatelską i ją promuje, że bronił Donalda Tuska, jego syna. I czekamy cały czas na powstanie tej komisji, bo bez tej komisji nie dowiemy się o tym, jaką tak naprawdę rolę te osoby pełniły, kto na tym zarobił i dlaczego musieliśmy stracić. Panie pośle, oglądają nas również ci, którzy w różnego rodzaju tak zwanych parabankach, które funkcjonują jeszcze w Polsce, złożyli swoje lokaty, podają nas Polacy pytający i zadający sobie pytanie, czy rzeczywiście ten scenariusz bardzo przykry, który spotkał tych, którzy potracili majątki swojego życia poprzez działalność Amber Gold, czy ich czasami nie spotka. Co powinni uczynić? Powinni uczynić dokładnie to, co tu już jeden z przedmówców powiedział. W Polsce oficjalnie, legalnie mogą działać i powinny działać tylko banki oraz SKOK-i. Wszystkie inne instytucje, które zachęcają nas, abyśmy ulokowali u nich pieniądze, albo żebyśmy wzięli od nich jakieś pożyczki na gigantyczne, horrendalne oprocentowanie, powinny w tej chwili być tak naprawdę ścigane przez nasze służby, powinny mieć zamknięte oddziały, nie powinny oszukiwać naszych obywateli. Drodzy Państwo, reportaż interwencyjny po stronie prawdy dobiega końca. Jak mówiliśmy, drodzy Państwo, temat, który dzisiaj został podjęty w reportażu interwencyjnym, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Jest zatem również ogromna przestroga, która musi płynąć do wszystkich obywateli naszego państwa. My w dalszym ciągu oczywiście będziemy monitorować tę sprawę. Dziwne jest to, że ten układ biznesowo-polityczny, dzisiaj wiemy, nie mający nic wspólnego z czystym układem biznesowo-politycznym, doprowadził do tego, będąc kierowanym przez działaczy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że obywatele naszej ojczyzny stracili majątki całego na swojego życia. Z Gdańska żegnałem się z Państwem Gabriela Gawron i ojciec Piotr Detla.